Paul W.S. Anderson, zwany potocznie mrocznym bratem bliźniakiem Paula Thomasa Andersona, od lat zajmuje się wyciąganiem kasy z kieszeni przygłupich nastolatków, którzy dostają erekcji na widok bohaterów swoich ulubionych gier komputerowych ożywianych na wielkim ekranie. Podczas swojej finansowej epopei Andersonowi udało się poślubić Milę Jovovich, która w serii Resident Evil pełni rolę bohaterki. Masakruje zombie czy inne świństwa stworzone przez Umbrella Corporation, jak i doprowadza do nocnych polucji nieletnich widzów. Jako że oba te patenty się sprawdziły, a w dorosłe życie wkracza kolejna generacja przygłupów, Resident Evil powraca. Czwarta odsłona serii różni się tym od trzech poprzednich, że jest w 3D. Tak więc możemy spodziewać się eksplozji efekciarstwa w zupełnie nowym wymiarze. W którymś z filmów Woody'ego Allena pada zdanie, że romantyczna miłość nie może być spełniona. Gdyby nowojorski mistrz pił więcej Geriawitu, z pewnością miałby optymistyczniejsze spojrzenie na świat. Dlatego wolimy tradycyjne komedie romantyczne. Tutaj miłość zawsze musi się spełnić. W stosunkach międzymiastowych apetyczna Drew Barrymore kocha się na odległość z sympatycznym Justinem Longem. Jeśli Justin rzeczywiście jest taki długi, jak głosi jego nazwisko, żaden, nawet najodleglejszy stosunek nie powinien sprawiać bohaterów. O tym, że na zabawnym akcencie bohaterów można oprzeć całą przeciętną komedię, przekonał nas już wcześniej inny wybitny polski reżyser. Teraz Maciej Piórkowski postanowił sprawdzić, czy jak da się komedii romantycznej dopisek po śląsku, to widzowie tłumnie pobiegną do kin. Zdradzimy wam puentę tej dramatycznej historii. Nie pobiegną, bo obfity biust i kilka klusek śląskich to za mało, by powstał atrakcyjny przytulanek na jesienne wieczory. Jej droga to film nakręcony ku pokrzepieniu wszystkich alkoholików. Jak wiadomo, woda nie pozwala żyć. Negatywnie wpływa chociażby na życie uczuciowe i możliwości spłodzenia potomka. Jest jednak coś gorszego od wody ognistej. To ogień religijnego zaślepienia. Nic tak nie psuje spraw łóżkowych, jak powrót do wiary przodków. Zatem, drogie panie, pomyślcie dwa razy, zanim zrobicie awanturę swoim pijanym partnerom. Może być gorzej. Mogą być trzeźwi i wierzący. Skoro milczenie jest złotem, to twórcy najnowszej polskiej komedii romantycznej już powinni uczyć się sztuki żebrania od cyganów wyrzuconych z Francji. Na filmie bowiem kokosów nie zbiją, bo też za mało w nim milczenia, a dużo banału. Oczywiście milczenie jest złotem to bajka, ale zamiast o syrence powstała opowieść o wiecznym chłopcu, który ani wieczny nie jest, ani tym bardziej chłopcem. Basil ma głupawy wyraz twarzy danego Buna i kulę w głowie. Prócz tego, że jest postrzelony, jest również pocieszny i nieszkodliwy. Ot, taki typ, z którym może utożsamiać się co drugi krytyk filmowy. Ale Basil ma też specjalne zdolności. One oraz kilku zwariowanych wariatów pomogą zemścić się na producentach nabojów i innych artykułów militarnych. Żenę chyba, tak jak Basil, ma dziurę w głowie i zapomniał, że dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki. Jakie filmy zaserwuje nam potem? Było A jak Amelia, B jak Basil, a może będzie C jak Cezar? Nie wiemy jak wy, ale my do ostatniej literki alfabetu na pewno nie dotrwamy. A wiecie, od czego to moci? Nie. Odrobienia laski.